Box office w języku angielskim oznacza kasę, w której kupuje się bilety na seans filmowy. Box office to również zestawianie najpopularniejszych lub najbardziej dochodowych filmów w danym okresie. Dzisiejsze zestawienie dotyczy popularności 10 premier filmowych wyświetlanych w polskich kinach w czasie ostatniego weekendu. No to zaczynamy! My mother did three things for me. Zaczynamy od miejsca 10, które z pewnością niejednemu zmrozi krew w żyłach. A najbardziej producentom i dystrybutorom filmu Byzantium, który miał w miniony weekend premierę. Otwarcie nie było jednak zbyt udane. Opowieść o matce i córce, które próbują zerwać z mrocznym, przesyconym testosteronem światem wampirów, zainteresowała niespełna 7 tysięcy widzów. Czy najnowsze dzieło Neila Jordana, reżysera takich filmów jak Wywiad z wampirem czy Ondine, znajdzie więcej amatorów w kolejny weekend? Czas pokaże. My mother lives on human blood and has done for 2 centuries. She is an aberration. We are a brotherhood. There are no women amongst us. We should not permit her to survive. Whole? Do we steal time? We buy it. With blood. We've been here before. Look at me! You told your little boyfriend all about us, haven't you? No! Where is she? Only those prepared to die will find eternal life. Potwory i spółka. Zanim trafili do spółki, chodzili do szkółki. Uniwersytet potworny. Ktoś wysiada? Moja własna legitymacja strzelecka! Tymczasem na miejscu 9 plasuje się Uniwersytet potworny w reżyserii Dana Scanlona. W miniony weekend najnowszą animację Disneya obejrzało 7,5 tysiąca widzów. W miesiąc od premiery studenckie przygody Mike'a i Sally'ego, dwójki przyjaciół zawodowo zajmujących się straszeniem dzieci, ściągnęły już jednak do kin blisko 600 tysięcy Polaków. To oznacza o połowę wyższą frekwencję niż w przypadku potworów i spółki. Niewykluczone więc, że z potwornymi wspólnikami nie rozstajemy się zupełnie, bo za kilka lat możemy doczekać się kolejnego epizodu przygód z tej serii. Mike Wazowski. No to skoro się już poznaliśmy, to... I rywalizację. Twierdzisz, że nie jestem straszny? Sorry, to nie twoja liga. O rany, jakie masz wielkie łapy! Ale jazda! Czas, spokojnie. Przepraszam. Zobaczysz, przeturlam cię kondycyjnie. No, au! Co on se w kulki leci? Strasznie! Miłej zabawy! Ja tu sobie posiedzę i posłucham muzyczki. Czasem... Na wyższych studiach! I to jest? Twoich pajaków! Dobrze! No wyglansuje Lizusem podłogę. Budzą się najniższe instynkty! Prawdziwą miarą potwora jest to, jak straszy! Naszą górą! Nie idź tam, to niebezpieczne! Otwórz te drzwi! Co tam się dzieje? Żywcem mnie nie weźmiecie! Szybciej! Pasy! Okej, jedź! Czy ktoś chciałby gumę? No jedź! Uniwersytet potworny. Jesteś jak góra z futrem, stary! Ale ja nawet nie ćwiczę. No, ja też nie. Boję się, że przeholuję z masą. Truly surprising, wouldn't you say? It's a fake. Hello, who's speaking? Clary Bidson. To be honest, I haven't decided yet, but I would like to have a... What's the word? Valuation. Miejsce 8 to kolejna premiera.
Koneser to dzieło wybitnie międzynarodowe, bo u włoskiego reżysera Giuseppe Tornatore, znanego z takich filmów jak Cinema Paradiso czy Malena, zagrali m.in. Australijczyk Jeffrey Rush, znakomicie znany chociażby z filmu Jak zostać królem, Brytyjczyk Jim Sturgess czy Kanadyjczyk Donald Sutherland. Sam film opowiada o samotnym sprzedawcy antyków, który w dniu swoich 60. urodzin otrzymuje zlecenie od tajemniczej młodej kobiety. Zlecenie, które na zawsze odmieni jego przewidywalne jak dotąd życie. Charakteryzujące konesera znakomita gra aktorska i wciągająca narracja przyciągnęły jednak w miniony weekend do kin niespełna 8,5 tysiąca widzów. There's always something authentic concealed in every forgery. Come in close, because the more you think you see, the easier it'll be to fool you. Swoją pozycję z zeszłego tygodnia utrzymała Iluzja, kryminalną produkcję o jednostce FBI ścigającej gang złodziei iluzjonistów z doborową obsadą w osobach m.in. Jesse Eisenberga, Morgana Freemana czy Woody'ego Harrelsona znów obejrzało przeszło 13 tysięcy widzów. Atutem tej współczesnej wersji opowieści o zbójnikach okradających bogatych, by rozdać biednym, jest z pewnością dynamiczna akcja pełna strzelanin i pościgów. Na uwagę zasługują również wplecione w całość narracji magiczne sztuczki, zarówno te dokonywane na scenie, jak i te, które bohaterowie wykonują chociażby w trakcie przesłuchania na policyjnym komisariacie. Czy uda się schwytać specjalistów od znikania? Odpowiedź znajdziecie w kinie. Expose them now and destroy them. Hang on. I've got nothing. Okay, thank you. Thank you for the delay. Whatever this grand trick is, it was designed a long time ago. And I believe that what's about to follow is really going to amaze. Look closely. Because the closer you think you are, the less you'll actually see. Frank, what are you doing here? Niewiele gorzej niż podczas premierowego weekendu zaprezentowała się również druga część filmu Red. Nieco ponad 15 tysięcy widzów pozwoliło w naszym zestawieniu zająć Bruce'owi Willisowi i spółce piąte miejsce. W wolnym tłumaczeniu Red to skrót od słów radykalni emerytowani degeneraci. Takim kryptonimem oznacza się byłych agentów CIA, którzy choć odsunięci od służby, nadal pozostają niezwykle niebezpieczni. O tym, że etykietki tej nie przyznaje się byle komu, kinomani mogli przekonać się już podczas seansu pierwszej części filmu, gdy dawni towarzysze broni zmuszeni byli ratować swoją skórę. Tym razem ich zadaniem będzie uratowanie świata przed szaleńcem z bombą atomową. Hello, Frank. I've missed you. Everybody wants you. How are things? Yeah, Frank. How are things? Is there a human being in the trunk? Yeah. So Lil tells me I'm into something good.
Miejsce piąte to Jeździec znikąd Gora Verbińskiego, reżysera m.in. Piratów z Karaibów, ale również kultowego horroru The Ring. Tym razem Verbiński pokusił się o opowieść rodem z Dzikiego Zachodu, jednak oprócz wątków typowo westernowych znajdziemy w tym filmie także cechy charakterystyczne dla filmów o superbohaterach. Oto bowiem John Reed, młody prokurator, tuż po studiach, wraca w rodzinne strony, gdzie na dobre rozpanoszyła się nieprawość. Po traumatycznym zdarzeniach, których Reed omal nie przypłacił życiem, główny bohater zakłada maskę i już jako tytułowy jeździec znikąd wymierza sprawiedliwość na własną rękę. Korzysta przy tym z pomocy nieco postrzelonego Indianina Tonto, w którego wciela się Johnny Depp, czyli pamiętny kapitan Jack Sparrow z Piratów. Ten nieustraszony duet, mający przy tym słabość do pięknych kobiet, przyciągnął w miniony weekend do kin przeszło 17 tysięcy widzów. If we ride together, we ride for justice. Justice is what I seek, Kimosabe. People think you are dead. Better to stay that way. You only wear masks. There'll come a time when good men must wear masks. All right, let's do this. Eternity can be a curse. The losses you have had to suffer. A man can run out of things to live for. Lose his purpose. Na miejscu czwartym melduje się inny superbohater. Tym razem bez maski, ale za to z ostrymi jak brzytwa pazurami. Mowa oczywiście o Rosomaku, w którego wciela się Hugh Jackman, odtwórca głównej roli w filmie Wolverine. Przygody komiksowego bohatera, który w odległej Japonii zakochuje się w córce potężnego mafioza, obejrzało w miniony weekend blisko 21 tysięcy widzów. Pozytywnie na frekwencję wpływa z pewnością fakt, że najnowsze przygody mutanta zrealizowane zostały w mającej wiernych fanów technice trójwymiarowej. Do tego dochodzą również bajecznie przedstawione japońskie krajobrazy oraz trzymająca w napięciu akcja, która oprócz wątku miłosnego serwuje widzom również sporą ilość walk, czy to z samurajami, czy z wojownikami ninja. Czy zmęczony życiem Rosomak zasili w końcu grono śmiertelników? Przekonacie się sami. Dobranoc, Edith. Pa, Margo. Chwileczkę, do kogo piszesz? Do Avery. Avery. A, Avery, to imię dziewczynki czy chłopca? To ma znaczenie? Nie, nie, nie ma znaczenia, chyba że to chłopak. Ja wiem, co z ciebie robi chłopaka. Tak, wiesz? Ta łysa głowa. A, jasne. Czasami wyobrażam sobie, że wyskakuje z niej mały kurczaczek. Pip, pip. Dobranoc, Agnes.
Pora na miejsce trzecie, na które spadł dotychczasowy lider. Po 4 tygodniach od premiery Minionki rozrabiają przestały być najchętniej oglądanym filmem w Polsce. Choć co znamienne, na szczycie zestawienia zastąpiła je inna pozycja dla najmłodszych widzów. O tym jednak za chwilę. Przygody niesfornych Minionków i ich szefa Gru, który od pierwszej części przygód zmienił się z super przestępcy w statecznego producenta słodyczy, obejrzało w miniony weekend przeszło 21 tysięcy widzów. W drugiej odsłonie serii niedawny kryminalista sam staje do walki ze złem. Zwerbowany przez Ligę Antyprzestępczą, pomaga w ujęciu tajemniczego złoczyńcy rządnego władzy nad światem. W użyciu znów znajdą się niezwykłe pojazdy, zaawansowane technicznie gadżety oraz super niebezpieczna broń, a to oznacza mnóstwo wrażeń dla widzów w każdym wieku. Jesteśmy Ligą Antyprzestępczą, zwalczającą zbrodnie na skalę światową. Pojawił się nowy przestępca. Pan wie, jak myśli przestępca. Dlatego pana tu sprowadziliśmy. W nodze mam mchowisko. Jestem szefem Ligi. Silas Barania Pupa. Pupa. Boki zrywać. Minionki rozrabiają. Na serio chcesz uratować świat? Tak, jest, kotku. Gru wraca do gry. Super brygi. Gadżety. Jak przez nie widać? I broń. Cellar where the doors just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. There's someone here that would like to talk to you. Rodzina wprowadza się do położonej na odludziu farmy. Sytuacja wydaje się sielankowa, ale tylko do czasu, gdy okazuje się, że dom jest nawiedzony. Na pomoc wezwana zostaje para światowej sławy badaczy zjawisk paranormalnych. To, co zastaną na miejscu, przerośnie jednak wszystko, z czym mieli do tej pory do czynienia. Tak pokrótce przedstawia się fabuła filmu Obecność w reżyserii Jamesa Vana. Twórcy kultowej Piły. Mroczny horror cieszy się zasłużonym uznaniem wśród tej części widowni, która w kinie najbardziej lubi się bać. Nie przypadkiem już po raz drugi z rzędu zajmuje więc w naszym zestawieniu pozycję wicelidera. W miniony weekend w kinach w całej Polsce obecnych na Obecności było przeszło 31 tysięcy widzów. That's not gonna help. This thing has latched itself to your family. Father, we never seen nothing like this. I'm coming with you. No way. I can't lose you. There's a lady in a dirty nightgown that I see in my dreams. She's standing in front of my mom's bed. You want to see him? Yeah. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Look what she made me do. Jest takie miejsce, gdzie mieszkają wesołe i beztroskie smerfy. Pora na zupełną zmianę klimatu, wszak produkcja, o której zaraz opowiemy, to nie jest film dla tych, co się lubią bać. Na miejscu pierwszym melduje się bowiem awizowana już premiera skierowana do najmłodszej widowni, czyli Smurfy 2. To kontynuacja filmu z 2011 roku, w którym małe niebieskie skrzaty za sprawą czarów Gargamela niespodziewanie znalazły się w Nowym Jorku.
Tym razem Smurfy znów trafiają do świata ludzi, ale areną kolejnego filmu o ich przygodach zostaje Paryż. W cieniu wieży Eiffla ekipa Papy Smurfa zmierzy się nie tylko z samym Gargamelem i jego wiernym kotem Klakierem, ale także ze stworzonymi przez złego czarnoksiężnika złośliwymi wredkami. Pokażemy Smurfetce, jak fajnie jest być wrednym i już nic nie będzie tak jak dawniej. O matko, omdlewam! W pierwszy weekend emisji Smurfy 2 obejrzało rekordowe, jak na okres wakacyjny, przeszło 125 tysięcy polskich widzów. Czy ten wynik uda się Smurfom powtórzyć? Tego dowiemy się już za tydzień w kolejnym odcinku programu Box Office. Tak sobie tylko smurfuję, tak? Ty wiesz, powinieneś zostać aktorem.